Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na kolejny lotniczy przegląd tygodnia. Tym razem odcinek numer 14, a więc zostawiamy za sobą pechową trzynastkę i jedziemy dalej. Podobnie jak w poprzednim tygodniu miały miejsce wydarzenia dziwne i zaskakujące, i to zarówno w naszym kraju, jak również u naszych sąsiadów. Zanim jednak przejdziemy do najnowszych doniesień, to kilka informacji, które nie załapały się na poprzedni materiał. Dzisiaj zajrzymy do Australii, Beninu, oczywiście także do Stanów Zjednoczonych, bo jakże mogłoby się chociaż raz obyć bez USA, a także do Rosji. Tradycyjnie już pojawi się osobny polski kącik, w którym prześledzimy informacje z kraju, który od kilku dni żyje doniesieniami o przygotowaniach do wielkiej defilady nazywanej defiladą Tysiąclecia, podczas której mają zostać zaprezentowane także jednostki lotnictwa wojskowego. W ostatnich dniach na świecie na polu lotnictwa nie wydarzyło się zbyt wiele, dlatego też dzisiejszy odcinek będzie bardzo dużo miejsca poświęcał wydarzeniom. Z kraju, oczywiście względem innych odcinków naszej serii. A teraz już przechodzimy do najnowszych doniesień. Australia 30 lipca 2023 roku. Amerykański samolot transportowy Globemaster III z numerem 055151 dostarczył do bazy australijskich sił powietrznych w Richmond w Nowej Południowej Walii pierwsze dwa zamówione przez rząd australijski śmigłowce UH-60M Blackhawk. Dwie nowe maszyny dostarczone do Australii stanowią część dużego zamówienia na śmigłowce produkcji amerykańskiej, które obejmuje co najmniej 40 maszyn mających już niebawem zastąpić problematyczną flotę śmigłowców MRH-90 Taipan. Nowe śmigłowce przeznaczone dla australijskiego wojska zostały skierowane do OK Army Airfield w Queensland. W przyszłości śmigłowce Black Hawk mają być także wykorzystywane przez 6 Regiment Lotniczy w Lascomb w Nowej Południowej Wali. Według niepotwierdzonych danych maszyny zamówione przez Australijczyków mają numery od A6001 do a A60 6040 Trzeci śmigłowiec został dostarczony do Australii 4 sierpnia 2023 roku na pokładzie samolotu transportowego C-17A należącego do US Air Force. Samolot, na którym dostarczono śmigłowiec, nosił numer 010187 Benin. 1 sierpnia 2023 roku z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości władze Beninu dokonały pierwszej publicznej prezentacji nowych śmigłowców pozyskanych przez to państwo. Benin pozyskał dwa śmigłowce H125 oraz trzy AS332M1 Super Puma. Śmigłowce H125 noszą numery Tango Yankee 37 Hotel. Oraz tango Janki 38 Hotel. Śmigłowce zostały dostarczone do Beninu drogą powietrzną przez ukraiński samolot transportowy Ilyushin il 76 TD, należący do firmy ZAVIA 2 lutego 2023 roku. Trzy pozostałe śmigłowce noszą oznaczenia Tango Janki 39 Hotel, Tango Janki 41 Hotel. Oraz tango Janki 42 Hotel i należały wcześniej do Królewskich Jordańskich Sił Powietrznych. Trzy śmigłowce również zostały dostarczone do Beninu drogą powietrzną 28 czerwca 2023 roku na pokładzie samolotu Antonow AN-124. Samolot, zarejestrowany na Ukrainie, należał do linii Maximus Airlines. Stany Zjednoczone, 4 sierpnia 2023 roku. Samolot P-8A Poseidon należący do 62. rezerwowego dywizjonu patrolowego, wchodzącego w skład US Navy, wylądował na międzynarodowym lotnisku w Salt Lake City w celu zabrania na swój pokład VIP-a, którego personalia nie zostały podane do publicznej wiadomości. Samolot nosił numer 169564. I numer burtowy Lima Tango 564. Po raz pierwszy, maszynę w barwach 62 dywizjonu zaobserwowano w maju 2023 roku. Zasadniczą bazą dywizjonu pozostaje Naval Air Station Jacksonville na Florydzie, skąd samoloty należące do dywizjonu wykonują zadania na całym świecie te same oznaczenia były wykorzystywane przez samolot P8A Poseidon należący do podlegającej pod amerykańską marynarkę wojenną jednostkę projektów specjalnych VPU2 Wizards. Maszyna wykorzystywana przez jednostkę Wizards to jednak wciąż ten sam samolot, któremu nadano po prostu fałszywe numery 168441. Wracając jednak do VP-62, to jest to pierwsza jednostka latająca na samolotach Poseidon w ramach rezerwy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Aktualnie na wyposażeniu dywizjonu mają znajdować się co najmniej dwie maszyny P-8A, jednakże docelowo planowane jest dostarczenie dywizjonowi sześciu samolotów. Kolejna jednostka przeznaczona do działań na zachodnim wybrzeżu VP-69 Totems jest rozmieszczona w Naval Air Station. Whidbey Island w stanie Waszyngton i przechodzi właśnie proces szkolenia na samolotach Poseidon. Wietnam, 7 sierpnia 2023 roku. Władze Republiki Wietnamu i firma Aero poinformowały o zakończeniu prac nad nowym samolotem szkolno-treningowym przeznaczonym dla ludowych sił powietrznych Wietnamu. Samolot L39NG Otrzymał już pełne malowanie i w najbliższym czasie zostanie dostarczony do odbiorcy. Nowa maszyna posiada numer boczny 2303. Jednocześnie pojawiły się spekulacje, że nowy, zaprezentowany samolot może być maszyną, która kilka miesięcy temu, 24 kwietnia 2023 roku, jako pierwszy L39NG, oderwała się od ziemi. Prototyp. Nowej wersji słynnego samolotu szkolnego nosił wówczas numer 0517 i numer fabryczny 167005. Maszyna wykonała wówczas 40-minutowy przelot, podczas którego sprawdzano zachowanie płatowca w różnych fazach lotu. Samolot przygotowany dla Wietnamczyków jest jednym z 12 samolotów L39NG zamówionych przez rząd Wietnamu w lutym 2021 roku. Oprócz dostawy nowych samolotów, Wietnamczycy zakupili także pakiety szkoleniowe dla personelu latającego i naziemnego symulatory i części zamienne. Nowy samolot przygotowywany jest do dostarczenia do Wietnamu. Gdzie trafi, zapewne, do oficerskiej szkoły lotniczej w Dong, tak, oraz wchodzącego w jej skład 910 Pułku Lotnictwa Szkolnego. Warto również podkreślić, że nowy samolot otrzymał malowanie nawiązujące do wykorzystywanych obecnie przez Wietnamczyków samolotów L-39C Albatros. Ukraina, 7 sierpnia. 2023 roku. Według doniesień ukraińskich doszło do zestrzelenia śmigłowca szturmowego Kamow K-52. Zestrzelenia rosyjskiego śmigłowca miała dokonać 47. Samodzielna Brygada Zmechanizowana. Zestrzelenie miało zostać dokonane przy pomocy przenośnego zestawu przeciwlotniczego. Trafiona maszyna opadała w stronę miejscowości Robotynę, o którą toczyły się zacięte walki. Ukraińcy jak do tej pory nie zdołali przedstawić żadnego dowodu potwierdzającego zniszczenie rosyjskiego śmigłowca. Według źródeł ukraińskich, wpis na telegramie w grupie helikopter Pilot, którego dokonał zapewne rosyjski pilot wojskowy, wstawiając zdjęcie K-52 i podpis: Być wojownikiem to żyć wiecznie jest potwierdzeniem zestrzelenia rosyjskiej maszyny. Idąc tym torem rozumowania, za każdym razem, gdy wstawiasz na Facebooka zdjęcie samochodu sportowego, powinieneś udać się do starostwa powiatowego w celu wyrobienia dowodu rejestracyjnego. Ukraina 8 sierpnia 2023 roku. Pojawiły się doniesienia na temat opracowania przez ukraiński przemysł lekkiego drona SpyGun. Jest to niewielki dron o rozpiętości 1,65 metra, przeznaczony głównie do prowadzenia działań rozpoznawczych i korygowania ognia artylerii. Dron jest obecnie poddawany ewaluacji przez ukraiński wywiad, jednakże nie sposób zauważyć, że maszyna, o ile można tak mówić o urządzeniu tej klasy, jest bardzo prosta w budowie i raczej nie wytrzyma zbyt długo w trudnych frontowych warunkach. Stany Zjednoczone 9 sierpnia 2023 roku. Pierwsze dni sierpnia przyniosły sporo nowych informacji na temat planowanej relokacji kilku jednostek amerykańskiego lotnictwa wojskowego do bazy Davis Montan w Arizonie, gdzie według potwierdzonych przez amerykańskie źródła informacji ma znaleźć się trzecia baza tworzonego skrzydła lotniczego przeznaczonego do prowadzenia operacji specjalnych. W nowej bazie w ramach Działań tymczasowych mają znaleźć się pododdziały wchodzące w skład m.in. 492 Special Operations Wing, a także eskadra OA-1K z Hurlburgrt Field, a także eskadra MC-130J Commando II, bazująca do tej pory w Kenon. Jednocześnie w Davis-Montan planowane jest stworzenie nowej eskadry latającej na samolotach MC-130J. Ponadto bazujące w Davis Mountain jednostki korzystające z samolotów A-10 mają kontynuować szkolenie aż do ich planowanej dezaktywacji. Ogółem proces stworzenia i przebazowania nowego skrzydła do Arizony ma według wstępnych planów potrwać około 5 lat. Rumunia, 9 sierpnia 2023 roku. Według potwierdzonych informacji rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej zadeklarowało zainteresowanie zakupem 32 samolotów wielozadaniowych piątej generacji F-35A. O potwierdzeniu informacji będzie można mówić dopiero gdy rumuński parlament zaakceptuje tą propozycję, a władze Rumunii wyślą do USA zapytanie ofertowe. Robimy pierwszy krok w celu wyposażenia rumuńskich sił powietrznych w najnowocześniejsze zdolności, które zapewnią Rumunii mocniejszy status w architekturze bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, a także w regionie Morza Czarnego, powiedział minister obrony narodowej Rumunii Angel Tilwar. Wiążące decyzje w sprawie ewentualnego zakupu mają zapaść jesienią. Jeśli umowa zostanie podpisana w 2024 roku, prawdopodobnie pierwszy samolot będziemy mieli w 2000. 32 roku. Z perspektywy czasu może się to wydawać odległe, ale jak doskonale wiecie, w dziedzinie zamówień wojskowych produkty nie są sprzedawane od ręki, powiedział w rozmowie z dziennikarzami rumuński minister obrony narodowej. Ciekawe, co na słowa rumuńskiego ministra obrony narodowej powiedzieliby zwolennicy tzw. polskich zakupów od ręki, określanych czasami jako pilna potrzeba operacyjna. Zapraszam do zabrania głosu w komentarzach. Zaznaczam jednak, że komentarze, które nie będą cenzuralne, nie pojawią się na kanale. Stany Zjednoczone 11 sierpnia 2023 roku. Pojawiły się doniesienia pochodzące ze strony General Atomics, a więc producenta odpowiedzialnego m.in. za powstanie drona RQ1 Predator, od którego wywodzi się w dosyć dużym uproszczeniu najnowszy dron Mojave, dron będący połączeniem MQ-1C Grey Eagle i MQ-9 Reaper, zgodnie z którymi firmie udało się przeprowadzić udane testy jej nowego projektu, czyli właśnie drona Mojave. Próby przeprowadzono na nieutwardzonym pasie startowym niedaleko miasta El Mirage. Prototyp wykonał kilkanaście startów i lądowań na lądowisku gruntowym. W ten sposób praktycznie potwierdzając zdolności wykorzystania konstrukcji tej klasy poza klasycznymi bazami lotniczymi dysponującymi rozbudowaną infrastrukturą lotniczą. To z kolei otwiera szeroki zakres możliwości operacyjnych dla dowódców różnych rodzajów sił zbrojnych i regionów geograficznych, powiedział prezes General Atomics David Alexander. Wielka Brytania 11 sierpnia 2023 roku. Według doniesień koncernu BAE Systems prace nad nowym samolotem wielozadaniowym piątej generacji opracowywanym przez Brytyjczyków idą do przodu. W ostatnich dniach pojawiły się materiały przedstawiające samolot Tempest, który przez niektóre portale branżowe określany jest czasami jako maszyna szóstej generacji. W praktyce ma to być samolot generacji piątej opracowywany wspólnie przez kilka państw. Jednocześnie Brytyjczycy nie rezygnują z udziału w programie F35, w którym partycypują praktycznie od samego początku i ponoszą bardzo wysokie koszty, które sprawiają, że Wielka Brytania jest jedynym partnerem przemysłowym pierwszego poziomu na ostatnich materiałach promocyjnych zaprezentowanych przez koncern BAE, wąski silnik odrzutowy z skontrolowanym wektorem ciągu można zauważyć, a także bezzałogowe aparaty BAE Spirit Mosquito które mają pełnić rolę tzw. lojalnych skrzydłowych. Doniesienia na temat rozwoju podobnych konstrukcji docierają także ze Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej. Samoloty BAE Tempest powstają w ramach współpracy pomiędzy Wielką Brytanią, Włochami i Japonią. Budowa pierwszego prototypu ma rozpocząć się w 2025 roku. Póki co jesteśmy więc karmieni różnego rodzaju renderami i grafiką komputerową. Rosja, 12 sierpnia 2023 roku. W godzinach popołudniowych doszło do katastrofy samolotu Su-30, który rozbił się nieopodal Czerniachowska na terenie obwodu Kaliningradzkiego. W wypadku zginęli obaj członkowie załogi. Na temat wypadku na kanale pojawił się osobny materiał do zapoznania się, z którym serdecznie Państwa zapraszam. A teraz już wiadomości z kraju, w którym z niespotykanym bohaterstwem stawiamy czoła trudnościom nieznanym w żadnym innym kraju. 7 sierpnia 2023 roku. Do Polski dostarczono pierwszy śmigłowiec AW-101 przeznaczony dla lotnictwa marynarki wojennej. Maszyna jest przeznaczona do wykonywania misji zwalczania okrętów podwodnych, a także misji Search and Rescue. O dostawie nowej maszyny dla polskiego lotnictwa poinformował w swoich mediach społecznościowych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Już niebawem, po zakończeniu testów w locie pierwszego śmigłowca, maszyna wejdzie do służby. Już wkrótce do Polski mają dotrzeć kolejne trzy śmigłowce tego typu. W sumie na wyposażeniu polskiego lotnictwa morskiego znajdą się więc cztery śmigłowce AW-101. Maszyny będą stacjonowały w Darłowie. Polskiej służbie AW101 zastąpi poradzieckie mi 14 oraz amerykańskie śmigłowce Kaman SH-2G Super Seasprite. sprite Osobny materiał na temat śmigłowców AW101 kilka dni temu pojawił się na kanale. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z tym wątkiem. 9 sierpnia 2023 roku. Według niepotwierdzonych informacji, które podała m.in. redakcja Rzeczpospolitej, polskie władze w celu uświetnienia defilady zorganizowanej z okazji święta wojska polskiego w dniu 15 sierpnia bieżącego roku, zamierzały wypożyczyć od armii amerykańskiej co najmniej jeden samolot F-35, który zamierzano przemalować w polskie barwy i zaprezentować na defiladzie. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprzeczyło tym doniesieniom, nazywając je fake newsem. Jednakże nie sposób zauważyć, że wokół polskiego lotnictwa pojawia się bardzo wiele niepokojących doniesień. Jednocześnie we wtorek Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zapraszali na wojskową paradę na Wisłostradzie 15 sierpnia. Silna biało-czerwona ma być demonstracją potencjału polskiego wojska i demonstracją wsparcia dla munduru. Ministerstwo Obrony Narodowej we wpisie na portalu Twitter nazwało doniesienia o samolotach F-35 fake newsem, ale musimy przyznać, że coś musi być na rzeczy, tym bardziej, że o wątku pisał m.in. Business Insider, który uchodzi za dość poważną redakcję, podobnie jak Rzeczpospolita. Warto też wspomnieć o tym, że ostatnio naprawdę nie brakowało niepokojących doniesień, jeśli chodzi o polskie lotnictwo. No, i na kolejne takie doniesienie nie trzeba było długo czekać 10 sierpnia 2023 roku. Po tym, jak na skutek ostatniego naruszenia granicy przez dwa białoruskie śmigłowce, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak rozkazał przeprowadzać regularne patrole z wykorzystaniem polskich śmigłowców szturmowych i wielozadaniowych, doszło do pierwszego niepokojącego incydentu. Podczas lotu patrolowego wykonywanego przez załogę polskiego śmigłowca Mi 24 doszło do zagubienia zapalnika od nieznanego pocisku. Dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o całym wydarzeniu w internecie. Zdaniem rzecznika prasowego DGRSZ, zapalnik jest odpowiednio zabezpieczony i nie powinien stanowić zagrożenia. Cała sprawa była wielokrotnie komentowana przez wielu polskich ekspertów, m.in. przez generała Waldemara Skrzypczaka, który miał stwierdzić w rozmowie z jednym z portali internetowych rzecz niebywała, jestem zdziwiony, nie słyszałem o przypadku, żeby zgubić zapalnik. To stara rakieta, ale podlega przeglądom pod kątem sprawności. Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia sprawdza takie pociski. Niedopuszczalne byłoby, że do wojska trafiła amunicja, która nie ma odpowiednich certyfikatów. Z wypowiedzią generała Skrzypczaka nie sposób się nie zgodzić, pozostaje tylko jedno małe ale. Skąd ja wiem, że bardziej niż osoby odpowiedzialne za dostawy sprzętu do polskiej armii, całą sytuację przeżywają członkowie personelu latającego, którzy wykonali lot, po którym nie odliczyły się zapalniki. 12 sierpnia 2023 roku. Nad Warszawą przeprowadzono próbę generalną przed defiladą z okazji 15 sierpnia, czyli święta wojska polskiego. W defiladzie ma uczestniczyć około 100 statków powietrznych należących do wojska polskiego, jak również do armii sojuszniczych. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie, a jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów, m.in. za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Możecie również wesprzeć kanał za pośrednictwem serwisu YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy, m.in. wcześniejszy dostęp do filmów, a także filmy wyłącznie dla wspierających. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z szanownym Państwem. Trzymajcie się tam na tej YouTubie w jakiś sposób. Cześć!